Witam serdecznie, Mariusz Mik. Znaczy, wiedzieliśmy, że Górnik Konin od kilku kolejek jest niesamowitym gadzie, bo wygrali chyba 5 czy 6 meczów pod rząd. Remis z Bejherowem. Widzieliśmy, że taktyka Górnika to przede wszystkim granie niskim pressingu i szybki przechwyt i granie na kontrę. Pierwsze połowie gdzieś tam się udało, przechwycili piłkę, skontrowali nas na 1-0. Myślę, że w drugiej połowie, znaczy w pierwszej połowie, może co do sytuacji, to może mieliśmy troszkę więcej. Oni gdzieś tam atakowali bardziej gdzieś te stare fragmenty gry. My mieliśmy dwie sytuacje, Sebastian mógł to skończyć, myślę, gdzieś tam do boku bramką. W drugiej połowie myślę, zaraz tego zarejestrowaliśmy, myśmy troszkę wyżej do przeciwnika. Udało nam się, myślę, że zagraliśmy w drugiej połowie dobre zawody. Strzeliśmy dwie bramki, a ta druga bramka to była typowa kontra, którą gdzieś tam ćwiczymy. Udało nam się wybić punkt z ciężkiego terenu, jesteśmy jeszcze zadowoleni. Dziękuję. Zagraliśmy dzisiaj dobre spotkanie. Byliśmy przygotowani tutaj na taktykę Górnika. Tak naprawdę stworzyliśmy sobie dużo sytuacji, które powinniśmy przełożyć na bramki. Ale myślę, że tutaj z przebiegu spotkania ten remis jest sprawiedliwy. Górnik grając tutaj ustawiony na kontrę. Wiedzieliśmy, że właśnie w ten sposób Górnik grał, także byliśmy na to przygotowani. Wiedzieliśmy, że są bardzo silni, bardzo szybcy zawodnicy, którzy mogą tutaj kontrę zakończyć bramką. Także, tak jak mówię, byliśmy na to przygotowani. Straciliśmy dwie bramki, może nie z tych długich piłek, ale przede wszystkim gdzieś tam bardzo, bardzo dobry strzał napastnika gospodarzy. Cieszy fakt, że my zagraliśmy dobre spotkanie, że stworzyliśmy sobie trochę sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, ten remis jest remisem, wydaje mi się, sprawiedliwy. Dziękuję. Dzień dobry. Znaliśmy przed meczem zespół Kamilka naprawdę dobrze. Wiedzieliśmy, że jest to zespół bardzo groźny w kontrataku. Bardzo szybcy skrzydłowi, którzy potrafią stworzyć zagrożenie. Wiedzieliśmy, że jest to też zespół bardzo mocny ze stałych fragmentów gry. Niestety daliśmy się zaskoczyć raz ze stałego fragmentu właśnie, później raz z kontry, które Chemik wyprowadza naprawdę bardzo dobrze. Możemy żałować tych swoich sytuacji, których nie wykorzystaliśmy, szczególnie tych w pierwszej połowie. Pewnie ten mecz mógł się trochę inaczej potoczyć, gdybyśmy to już wcześniej strzelili tą pierwszą bramkę. Gdzieś nawet w tej pierwszej połowie musi prowadzić 2-0. To prawda, Chemik też miał swoje sytuacje. Ale wydaje mi się, że to my do przerwy powinniśmy schodzić z wynikiem wyższym niż 1-0. Iż przespaliśmy na pewno początek drugiej połowy, gdzie Chemik wyszedł naprawdę zdecydowanie. Był bardzo groźny. Gdzieś mieliśmy problem, żeby sobie z tym poradzić. Przełożyło się to na to, że straciliśmy dwie bramki. Brawa dla chłopaków za to, że znowu walczymy do końca. Strzelamy bramkę na 2-2. Tak jak tutaj panowie powiedzieli, gdzieś mimo wszystko, gdzieś chyba pewnie z przebiegu tego meczu, ten remis być może jest nawet wynikiem sprawiedliwym. Zostały nam teraz dwa mecze. Chcemy nadal podtrzymać tę serię. Jedziemy do Kołobrzegu, później mamy Mieszko u siebie. Mimo spadku chcemy udanie zakończyć ten sezon i zdobyć w tych meczach 6 punktów. Dziękuję. Dzień dobry. Zagraliśmy dwie różne powody. W pierwszej tak naprawdę już wygrywali 23-0. Co powinniśmy zrobić, to nie mamy pretensji, bo powinniśmy zamknąć mecz w tej pierwszej połowie. No ale w drugiej wyszliśmy już trochę mniej skoncentrowani. Ze średniego pressingu zrobiło się tak naprawdę stanie w miejscu. No ale koniec końców zainwestowaliśmy z